Nie żyje Jamie Cale, amerykańska pływaczka, która osiągnęła sukcesy na Mistrzostwach Pacyfiku oraz w Pucharze Świata. Została znaleziona martwa we własnym domu. Sprawa jest badana przez służby. Miała 42 lata. Amerykańskie media podają, że Cale została znaleziona martwa 21 lutego w swoim domu na wyspie Sandy John, amerykańskiej wyspy Dziewicze. Po północy czasu lokalnego partner Cale wrócił do mieszkania i zastał ją leżącą na podłodze. Kobieta nie reagowała na próby nawiązania kontaktu. Dalszy przebieg zdarzeń został opisany w raporcie policyjnym. Z pomocą przyjaciela mężczyzna był w stanie zabrać Cale do pobliskiego pojazdu i przetransportować ją do kliniki. Po przybyciu przeprowadzono reanimację, jednak nie udało się jej uratować. Przekazano. Teraz sprawa jest badana przez biuro kryminalne. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.